Budowa drogi ekspresowej S19 to, zdaniem Tomasza Poręby, kluczowa inwestycja dla Podkarpacia. Ma połączyć północ z południem regionu i być częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, biegnącej z Grecji przez Rumunię, Węgry, Słowację, wschodnią Polskę aż na Litwę. Jak mówił europoseł, udało się już rozpisać przetargi na budowę odcinka z Rzeszowa do Lublina. Pewna jest także budowa odcinka z Rzeszowa do Babicy, ale ciągle pod znakiem zapytania stoi brakująca część drogi z Babicy do granicy państwa w Barwinku, bo tej inwestycji nie ma w planie finansowym Unii Europejskiej. Teraz jest potrzebne dociśnięcie mocno w Brukseli, ale też u nas w naszym rządzie, naszych ministrów, żeby te sprawy procedowali na poziomie właśnie relacji z Brukselą, ponieważ to oni są partnerem głównym. Polski rząd dla Komisji Europejskiej jest głównym partnerem. Marszałek województwa Władysław Ortyl mówił z kolei, że równie ważną sprawą dla Podkarpacia jest stworzenie strategii karpackiej. Dzięki niej, w porozumieniu z sąsiednimi regionami, także na Słowacji, Węgrzech i Rumunii, będzie można skuteczniej walczyć o dodatkowe unijne pieniądze. Jeszcze w tym miesiącu marszałek ma przekonywać do tego pomysłu urzędników z Brukseli.